I rozpoczynamy nieco ponad dwa miesiące po zakończeniu zmagań w sezonie 2019-2020. Rozpoczynamy sezon 2020-2021 Hokej Superligi. Gościmy na inaugurację na ulicy Promienistej w Poznaniu, stadion imienia Henryka Żelazka. Mistrz Polski Grunwald Poznań w jednolitych niebieskich strojach podejmuje LKS Rogowo w białych koszulkach z czarnymi rękawami oraz czarnych spodenkach drużyny. Na gości z Rogowa. Skład, w jakim wystąpią dziś goście z Rogowa. W bramce z numerem 12 Bartosz Nowicki, a dalej numer 4 Karol Przywara, numer 5 Mikołaj Starczewski, numer 6 Cyprian Antkowiak, numer 8 Artur Neugebauer, numer 10 Damian Baranowski, numer 14 Wojciech Kasprzyk, numer 11 Michał Smuk, numer 20 Szymon Chyla, numer 22 Patryk Średziński, z numerem 25 Łukasz Pilaczyński i z numerem 26 Mirosław Popiołek. Trenerem zespołu gości jest Jerzy Juskowiak. Grunwald natomiast w następującym składzie: w bramce obecnie numer 1 Mateusz Popiołkowski, rezerwowym bramkarzem numer 32 Rafał Banaszak, a w polu numer 2 Paweł Bratkowski, numer 5 Szymon Hutek, numer 8 Mikołaj Gumny, numer 9 Mateusz Poltaszewski, numer 12 Mirosław Kluczyński, z 13 Artur Działa, numer 15 Mateusz Hulbuj, z 17 Mikołaj Głowacki, 18 Artur Mikuła, 23 Piotr Kozłowski, 25 Adrian Krokosz, 26 Michał Kasprzyk, z numerem 29 Michał Poltaszewski, 19 to Michał Lange, z 10 Marcin Wojciechowski i Jacek Kurowski. Trenerem zespołu z Poznania jest Jerzy Wybieralski, a dzisiejsze spotkanie prowadzi duet sędziowski Orzeł Lewandowski. Rozpoczynamy zmagania Hokej Superligi od meczu Mistrza Polski Grunwaldu Poznań. Już w innym, nieco zmienionym składzie jednak wojskowi. Przed meczem pożegnali się z zespołem dwaj zawodnicy, którzy zakończyli karierę: Dudkiewicz, Marcinkowski. Zobaczymy, jak ich następcy będą radzić sobie w roli obrońców tytułu. Tymczasem próbował Gumny znaleźć tam Mateusza Hulboja, ale to podanie przerwali obrońcy z Rogowa. Grunwald w ataku. Prawą stroną próbują wojskowi, już są w półkolu strzałowym, ale ta piłka nie trafiła pod laskę Mikuły. Rozpoczynają od rzutu wolnego poznaniacy. Bratkowski. Na lewej stronie jest Kluczyński, ale Bratkowski wybrał Krokosza. Strzał Krokosza broni Nowicki, jeszcze Grunwald w półkolu strzałowym. Próbował gdzieś tam Mirosław Kluczyński znaleźć swoich kolegów, ale ta próba zakończona niepowodzeniem, bo przerwali to dośrodkowanie zawodnicy z Rogowa. Na razie dość czujnie w defensywie goście, ale ten strzał Krokosza mógł zaskoczyć Nowickiego. Proszę, teraz strata. Szybkie przejęcie Popiołka, no i troszkę szansa na to, aby dłużej przy piłce utrzymali się goście z Rogowa. Grunwald broni mistrzowskiego tytułu po tym, jak w decydującym meczu sezonu 2019-2020 wojskowi wygrali z Pomorzaninem Toruń 2-1. To był jedyny sukces zespołu z Poznania w zeszłym sezonie, ale może o tym za chwilę, bo tutaj już rusza lewą stroną Krokosz. Próbuje tam zagrać dość szybko w półkole strzałowe do Hulbuja, ale dobrze ustawiony Szymon Chyla nie pozwala, aby ta piłka doszła do napastnika Grunwaldu. Mateusz Poltaszewski rozpoczyna. On z opaską kapitańską właśnie przed meczem przekazano mu przez Pawła Bratkowskiego. On w tym sezonie jest kapitanem Grunwaldu Poznań. Krokosz. Szeroko do Bratkowskiego. Jeszcze szerzej Grunwald tam prawą stroną. Teraz próbują. Wojskowi są już w półkolu strzałowym. To dogranie niedokładne. Jeszcze jest tam Mikuła. I będzie krótki róg, pierwszy krótki róg w tym spotkaniu. Piąta minuta meczu Grunwald przed szansą otwarcia wyniku. Było tam zagranie nogą jednego z defensorów LKS-u Rogowo. No i jest to szansa dla poznaniaków na to, aby otworzyć wynik spotkania w piątej minucie pierwszej kwarty.
Zobaczymy, jak to rozegrają wojskowi. Hulbuj zatrzymał Poltaszewski, uderzył Bratkowski, ale świetnie w bramce rogowa Bartosz Nowicki. Druga doskonała interwencja Nowickiego w tym spotkaniu. Na razie zdecydowanie najjaśniejszy punkt ekipy z Rogowa, to na pewno, ale chyba też całego meczu, no bo już dwukrotnie w pierwszych 5 minutach musiał się wykazać golkiper LKS-u. Ależ teraz błąd Grunwaldu, olbrzymia szansa dla Rogowa, jest zagranie w półkole strzałowe, jest strzał i jest bramka numer 26, on cieszy się z bramki, Mirosław Popiołek, 5. minuta, no proszę, pierwszy groźniejszy wypad zespołu z Rogowa, no i mamy tutaj niespodziankę na stadionie przy ulicy Promienistej. Błąd tam, nieporozumienie Artura Działy między innymi, żaden z zawodników Grunwaldu nie był w stanie przejąć tej górnej piłki, ta dotoczyła się właściwie do Cypriana Antkowiaka, a wszystko sfinalizował Mirosław Popiołek i niespodziewanie rogowianie są obecnie na prowadzeniu. Zobaczymy, jak odpowie Grunwald, na pewno tak tego wojskowi nie zostawią. Poltaszewski spokojnie teraz próbują rozegrać tę akcję zawodnicy Grunwaldu. Bratkowski. Na prawej stronie jest dobrze ustawiony Artur Działa, ale to podanie od Bratkowskiego nieprecyzyjne, musiał się wycofać Działa. W komplecie niemal w okolicach własnego półkola strzałowego zespół z Rogowa. Tymczasem atakuje Poltaszewski, ale Michał, nie kapitan Grunwaldu, a więc Mateusz. I kolejny rzut wolny dla Grunwaldu. Kurowski, Bratkowski. Zagranie nogą grającego z numerem 7 w zespole z Rogowa, zawodnik, który zagrywał nogą, ale nie ma to już żadnego znaczenia. Grunwald wciąż okupuje okolice półkola strzałowego zespołu z Rogowa. Poltaszewski świetnie teraz się uwolnił, zagrał do Bratkowskiego. Jest na lewej stronie Kluczyński, wychodzi do niego Nowicki. Kluczyński zagrywa gdzieś tam w okolice bramki, potężne zamieszanie. I ta piłka trafia do siatki, a strzelcem gola grający z numerem 19 Michał Lange. A więc w 7 minucie spotkania Grunwald wyrównuje. Odważnie wyszedł teraz Nowicki do Kluczyńskiego, chyba zbyt odważnie. Kluczyński zdołał zagrać tam wzdłuż linii, a w zamieszaniu podbramkowym Michał Lange okazał się najsprytniejszy, doprowadził do wyrównania, a więc niedługo zespół z Rogowa cieszył się z tego niespodziewanego prowadzenia. Już jest remis na stadionie przy ulicy Promienistej. Natychmiast właściwie bardzo głęboko cofnęli się zawodnicy z Rogowa, no i to prędzej czy później właściwie musiało się tak skończyć. Na nieszczęście dla nich skończyło się to prędzej, a może na szczęście prędzej, bo można wyciągnąć jeszcze wnioski do zakończenia meczu, mnóstwo czasu, ale za głęboko właściwie Grunwald gra toczyła się w okolicach półkola strzałowego zespołu z Rogowa od 120-150 sekund. Mniej więcej Grunwald tyle przebywał, zanim zdołał wyrównać. Krokosz, niedokładnie. I teraz dobrze poradził sobie w tej sytuacji Kasprzyk. Dał się sfaulować, troszeczkę wytchnienia teraz dla defensywy zespołu z Rogowa. Neugebauer, Antkowiak, środek, dobre zagranie w kierunku. Swojego partnera, ale znów musieli wycofać się zawodnicy z Rogowa. Teraz próba zagrania dłuższej piłki, dokładnie do Popiołka, Popiołek indywidualnie, ależ teraz mają okazję zawodnicy gości, Popiołek, ależ fatalnie skiksował Mirosław Popiołek, no był bliski zdobycia drugiej bramki w tym meczu napastnik LKS-u Rogowo, ale fatalnie skiksował, ależ groźne są te wyjścia zespołu z Rogowa, drugi raz goszczą pod bramką Grunwaldu, no i drugi raz jest naprawdę bardzo, bardzo groźnie. Krokosz, niedokładnie na prawą stronę w
tam gdzieś chciał chyba poszukać Artura Działy albo Poltaszewskiego, Michała Poltaszewskiego. Tak czy inaczej to zagranie bardzo niedokładne. Piłka dla LKS-u Rogowa. No i Gebauer. Do środka, niedokładne zagranie jednak do Antkowiaka, albo ten nie spodziewał się, że może dostać tę piłkę od Neugebauera. Kurowski. Kurowski indywidualnie, Jacek Kurowski, Kurowski sam, ale w końcu poradzili sobie z nim defensorzy LKS Rogowo, konkretnie Kasprzyk. No. Kasprzyk jednak teraz traci piłkę, ale nie mogą ruszyć od razu zawodnicy Grunwaldu, bo ta opuściła boisko i trzeba rozpocząć z linii bocznej. Bratkowski, Kozłowski. No, niedokładne zagranie teraz Kozłowskiego, ale Neugebauer nie przejmie piłki, przejmie ją, za to Działa. No i może się zrobić groźnie. Świetnie teraz próbował Kurowski do Krokosza, ale kolejna strata. Zobaczymy, czy ruszą z kolejną kontrą zawodnicy z Rogowa. No może byli ruszyli, tyle że zagranie Pilaczyńskiego wprost pod laskę Bratkowskiego. No i proszę, teraz Grunwald ma trochę więcej miejsca na prawej stronie boiska. Tu próba rozegrania z Michałem Lange nieudana. Piłka jednak wciąż dla poznaniaków. I 11 minuta spotkania. 1-1 Grunwald remisuje z LKS-em Rogowo. Goście prowadzili po strzale Mirosława Popiołka. Wyrównał Michał Lange. Nowy nabytek zespołu z Grunwaldu w debiucie. Zdobywa bramkę, a więc naprawdę efektowne wejście do nowego zespołu notuje Michał Lange. Pewnie byłoby jeszcze bardziej efektowne, gdyby Grunwald sięgnął tu po pełną pulę, ale przyznajmy szczerze, myślę, że jest to bardzo prawdopodobne. Oglądając te pierwsze minuty meczu, Grunwald ma optyczną przewagę, aczkolwiek Rogowo potrafi bardzo, bardzo groźnie skontrować teraz, ależ kapitalna, indywidualna akcja Hulbuja i w 12 minucie spotkania mamy drugą bramkę dla Grunwaldu. Wydawało się, że sytuacja jest już zażegnana, nic groźnego tutaj nie grozi ekipie z Rogowa, a tymczasem Hulbuj to takiej bezpańskiej piłki w półkolu strzałowym dopadł, ograł w efektowny sposób bramkarza Bartosza Nowickiego, no i strzałem do pustej bramki dopełnił formalności Grunwald 2, Rogowo 1. No właśnie, kilka sekund wcześniej powiedziałem, że Grunwald tutaj ma zdecydowaną przewagę optyczną. Wyglądają na zespół pewniej się czujący, który lepiej wszedł w mecz, aczkolwiek te kontry ekipy z Rogowa bardzo, bardzo groźne. Dwukrotnie wyszli z atakiem zawodnicy Jerzego Juszkowiaka. No i dwukrotnie mieli doskonałe sytuacje. Teraz Grunwald może skontrować, ale zbyt nerwowo gumny w kierunku Mikuły. No i ta akcja spaliła na panewce. Mimo, że tam okrzyki z defensywy Grunwaldu, że dobrze było, panowie, no nie do końca dobrze było w momencie przechwytu, to na pewno, bo dość wysoko zabrali piłkę rywalowi zawodnicy Grunwaldu, ale to zagranie gumnego z pewnością mogło być skuteczniejsze. Znów nieprawidłowo powstrzymywany Kasprzyk, najbardziej aktywny z defensorów zespołu z Rogowa. Próba znów zagrania takiej długiej piłki, ale teraz świetnie ustawiony Bratkowski. Rusza prawą stroną gumny piłka dla Grunwaldu. Bratkowski. Środek boiska Poltaszewski do tyłu. Jest tutaj Działa. I do prawej strony. Bratkowski próbował tam znaleźć Hulbuja. Zablokowany przez Popiołka. Artur Mikuła gdzieś tam wycofał się po piłkę, zagrał jednak do tyłu i już będzie szukał sobie miejsca w półkolu strzałowym. Zagranie do lewej strony, opanował je Michał Poltaszewski. Nie, przepraszam, to jest Krokosz. Działa. Do prawej strony teraz Bratkowski. Kluczyński. Bratkowski, dobry przerzut do Krokosza, ale teraz złe przyjęcie Adriana Krokosza. No i piłka dla Rogowa.
No i proszę, teraz błąd Neugebauera, ależ to jest szansa dla Grunwaldu. Mikuła, ale świetnie powstrzymany tam przez Szymona. Chylę gumny. Poltaszewski. Mateusz Poltaszewski, piłka dla Grunwaldu, rusza Poltaszewski. Strzał gumnego broni Nowicki, jeszcze jest hulbuj, ale znów dobrze Nowicki. Jeszcze w tych ostatnich sekundach będzie miał Grunwald szansę na podwyższenie prowadzenia. Kluczyński do tyłu jednak do Artura Działy. Prawa strona, proszę zobaczyć, Grunwald znów w półkolu strzałowym, ale tym razem nie przepisowo przyjmował piłkę napastnik wojskowych. Konkretnie chodziło tu oczywiście o Artura Mikułę, gdzieś tam pomógł sobie nogą. Piłka dla Rogowa, no i te ostatnie sekundy pierwszej kwarty już właśnie za nami. Po pierwszych 15 minutach Grunwald prowadzi z LKS-em Rogowo 2-1. Rozpoczynamy druga kwarta inauguracyjnego starcia Hokej Superligi w sezonie 2020-2021. Grunwald Poznań prowadzi po 15 minutach z LKS-em Rogowo 2-1. Grunwald ma zdecydowaną optyczną przewagę. Rogowo tak naprawdę w tej pierwszej tercji dwukrotnie wyszło z kontrą. Oczywiście to były bardzo groźne kontry. Jedna z nich zakończyła się nawet bramką, po której goście objęli niespodziewane prowadzenie. No ale generalnie głównie gra toczy się na ich połowie. I ten obrazek, który widzimy teraz, to jest taka doskonała ilustracja całej tej pierwszej kwarty. W Grunwaldzie zmiana w bramce. Pojawił się Rafał Banaszak w miejsce Popiołkowskiego. Zobaczymy, jak to wpłynie na grę poznaniaków. Rzut wolny udało się teraz wywalczyć Marcinowi Wojciechowskiemu i znów Grunwald może rozpocząć akcję w ataku pozycyjnym. Działa. Do tyłu. Kozłowski. Poltaszewski. Poltaszewski. Zagranie w półkole strzałowe. Próba uderzenia Marcina
Lange. No i udało się wywalczyć teraz krótki ruch. Gdzieś tam ta piłka chyba zahaczyła nogę jednego z obrońców zespołu z Rogowa. Nie zgadzają się z tą decyzją arbitrów, goście. No ale ta wydaje się chyba być nieodwołalna, chociaż jeszcze chyba mamy naradę sędziów. Sędziowie Orzeł Lewandowski. No i rzeczywiście po naradzie sędziów zmiana decyzji. I Grunwald rozpoczyna, ale nie od krótkiego rogu. A od ataku pozycyjnego po tym, jak piłkę oddali im zawodnicy z Rogowa. Do prawej strony Hutek znalazł w środku Wojciechowskiego. Poltaszewski na prawą stronę, jest znów Hutek, wstrzelenie piłki, jest tam Lange. Nie, przepraszam, to był Wojciechowski, ale stracił piłkę Wojciechowski. Wyszedł z nią bardzo dobrze Artur. No i Gebauer. No i proszę, już kolejna długa piłka sprawia problem, ależ to znów była niezła okazja dla drużyny gości. Tyle, że nie trafił na swoje nieszczęście, nie trafił dobrze w piłkę napastnik zespołu z Rogowa. Poltaszewski. Krokosz. Nie, przepraszam, to był też Poltaszewski Michał, teraz jest Hutek, dośrodkowanie Hutka zablokowane. Zaczyna Grunwald. Poltaszewski. Hutek. Znów Poltaszewski, tyle że tym razem Michał. Kozłowski. Kluczyński. Do środka. Dobrze. Teraz próbował indywidualnie zagrać Michał Poltaszewski. Ale znów szanują piłkę zawodnicy Grunwaldu. Hutek. Do prawej strony jest zagranie w półkole strzałowe. Tam przejmuje ją zawodnicy Grunwaldu. I bliski szczęścia Michał Poltaszewski. A całą tę akcję rozprowadził w półkolu strzałowym Mikołaj Głowacki, grający z numerem 17. Kluczyński do Mateusza Poltaszewskiego. I znów Grunwald jest w półkolu strzałowym, ale teraz chyba piłka uciekła poza boisko. Nie, jednak nie. Zdaniem sędziów graliśmy dalej. Próba kontrataku. Dość szybko powstrzymana. Nie poradził sobie z tym wyjściem do przodu zespół z Rogowa, z szybkim wyjściem do przodu. No i muszą budować akcję od początku. No i Gebauer. Kasprzyk. Dobrze znalazł teraz Antkowiaka. Ale strata Antkowiaka i rusza Grunwald. Lange. Kurowski teraz już znalazł tam Michała Poltaszewskiego, ale powstrzymany zawodnik Grunwaldu. Próbował takim szturmem zaatakować półkole strzałowe Michał Poltaszewski i niewiele brakowało, a zdołałby się przedrzeć przez całą defensywę zespołu z Rogowa. Niewiele, ale jednak zabrakło. Szybciej teraz Grunwald operuje piłką. Ale teraz świetna interwencja Chyli. Super Szymon to usłyszał od swojego bramkarza, ale całkiem słusznie, bo świetnie teraz przewidział zamiary. Kurowski. Rusza Grunwald. Kurowski. Kurowski niedokładnie, ale jeszcze ratuje tę piłkę Michał Poltaszewski. Prawą stroną próbuje Grunwald. Mateusz Poltaszewski. Kluczyński. Szeroko do Bratkowskiego. Lange. Próba rozegrania akcji w półkolu strzałowym z Wojciechowskim, ale dobra interwencja defensorów. Dobrze ustawiony w tej sytuacji był Artur Neugebauer. Ale znów nie mogą wyjść zawodnicy z Rogowa. Teraz Neugebauer ograny przez Gumnego. Indywidualna akcja
Gumnego kończy się faulem. Bratkowski, dobra interwencja Neugebauera. Dwudziesta druga minuta spotkania. Znów próbuje Grunwald zagrać się do piłkę w półkole strzałowe. Ale dobrze ustawieni zawodnicy z Rogowa odzyskują piłkę. Tyle, że mają straszne problemy z tym, żeby ją przetransportować gdzieś dalej. Natychmiast wysoko atakowani przez zawodników Grunwaldu. Nie są w stanie poradzić sobie z tym pressingiem. Hulbuj. Świetnie to zagrał do Michała Poltaszewskiego Hulbuj, ale też kapitalnie w bramce Bartosz Nowicki, nie po raz pierwszy w tym spotkaniu. Ale to podanie Hulbuja naprawdę klasa. Świetnie znalazł tam wchodzącego w półkole strzałę Poltaszewskiego, no a ten znalazł się już sam przed bramkarzem. Szansa dla Grunwaldu, mocny strzał Mikuły, ale obok prawego słupka bramki strzeżonej przez Nowickiego. Wciąż bez zmian na tablicy wyników przy ulicy Promienistej. Grunwald 2, LKS Rogowo 1. No ale tak jak patrzymy na całe to spotkanie, to rzeczywiście większe powody do radości z tego wyniku może mieć zespół, który tak naprawdę przegrywa, bo to prowadzenie Grunwaldu mogło być zdecydowanie bardziej okazałe. A teraz nawet w tej drugiej kwarcie nie są w stanie nawet wyjść z takimi groźnymi kontratakami, jak udawało się to w pierwszej kwarcie zawodnikom z Rogowa dwukrotnie. Może teraz rusza prawą stroną, Chyla poradził sobie z Kluczyńskim, Chyla wszedł świetnie w półkole strzałowe, Chyla indywidualnie jeszcze broni tam Banaszak i będziemy mieli chyba krótki ruch po tym zagraniu nogą Kozłowskiego, albo nawet rzut karny, bo chyba zatrzymał nawet tą piłkę już na linii Kozłowski. Tak jest, rzut karny dla zespołu z Rogowa, no i szansa na wyrównanie. No mówiłem, że brakuje tych wyjść ofensywnych zespołu z Rogowa. No to wyszedł Szymon Chyla, kapitalny rajd prawą stroną, wpadł w półkole strzałowe. Banaszak pierwszą próbę jeszcze zdołał sparować, no ale przy dobitce piłka już zmierzała do bramki. Na jej drodze stanął Kozłowski, interwencja nogą. No i rzut karny, kapitalna okazja dla zespołu z Rogowa, by wyrównać. Doświadczony Artur Neugebauer kontra Rafał Banaszak. 23. minuta spotkania. Neugebauer kontra Banaszak. Artur Neugebauer precyzyjnie pod poprzeczkę. Był tam Banaszak, ale strzał był mocny. Nie zdołał odpowiednio zareagować golkiper Grunwaldu. A to oznacza, że niespodziewanie, zupełnie niespodziewanie, mamy remis 2-2. Grunwald robił naprawdę wiele od początku tej drugiej kwarty, aby sobie zapewnić wyższe, bezpieczniejsze prowadzenie. Brakowało skuteczności Mikule, Poltaszewskiemu. A LKS wyszedł z jedną kontrą, Chyla przedarł się prawą stroną, chyba z nieco zlekceważony ta szarża Szymona Chyli w początkowej fazie. Potem już Kluczyński nie miał szans zdążyć, świetnie opanował piłkę laską trzymaną w lewej ręce. Szymon Chyla wpadł w półkole strzałowe, wywalczył rzut karny, a Neugebauer doprowadził do wyrównania. No piękno takich sportów zespołowych właśnie polega na tym, że nie zawsze ta drużyna, która przeważa, ta, która jest lepsza, prowadzi. Taką sytuację mamy na pewno w tym spotkaniu. Chociaż Rogowianie tak jak w pierwszej kwarcie, tak i w drugiej wyszli z tą jedną groźną kontrą. Potrafią, są groźni, taką mają taktykę. No i nie ma się co temu dziwić. Tymczasem już próbował tam zaatakować Lange, ale poradził sobie z nim Średziński. Zobaczymy, olbrzymie znów problemy z wyjściem mają zawodnicy z Rogowa. Proszę zobaczyć, jak wysoko atakują zawodnicy Grunwaldu. Bardzo często oni przyjmują nawet te piłki w formacji, w polu defensywnym zespołu z Rogowa. Nie mogą przejść tej strefy. No teraz się to na pewno uda, Artur Neugebauer, ale komu ma on zagrać tak naprawdę? Rozszerza na prawą stronę, tyle że faulowany przez Gumnego, uderzony w laskę i rzut wolny dla LKS-u Rogowo, Artur Neugebauer.
Tyle, że znów próba przyspieszenia akcji kończy się stratą. Michał Poltaszewski zdecydowanie za mocne to zagranie. Nie ma szans dojść do niego partner. W tym przypadku był to Artur Mikuła. Najsilniejsza ten tercet ofensywny Grunwaldu teraz na boisku. Mikuła, Gumny i Hulbuj. Proszę zobaczyć, świetnie teraz poradzili sobie zawodnicy z Rogowa. No i znów rusza ten niezmordowany Szymon Chyla. Teraz jednak już kontynuuje jego akcję kolega z zespołu, tyle że powstrzymany przez Mirosława Kluczyńskiego. I będzie tylko rzut wolny dla zespołu z Rogowa. 26. minuta spotkania. Strzelenie w półkole strzałowe. Jaka decyzja? Faul, ale w ataku piłka dla Grunwaldu. Tak jest, nieco ponad 4 minuty do zakończenia pierwszej części spotkania. Zobaczymy, czy Grunwald zdoła jeszcze znów odzyskać prowadzenie przed przerwą. Czy właśnie takim wynikiem zakończy się pierwsze 30 minut, a może jeszcze na jedną kontrę pokusi się ekipa z Rogowa i znów postara się zaskoczyć defensywę wojskowych. Tymczasem znów Grunwald, Hutek. Prawa strona, jest tam Marcin Wojciechowski, wywalczył krótki róg. No i to będzie naprawdę niezła szansa dla zespołu z Poznania. Dwudziesta siódma minuta meczu. Szymon Hutek. On wznawia za linii końcowej. A tym razem strzela Jacek Kurowski. No i kolejny debiutant w zespole z Poznania. Wpisuje się na listę strzelców. Jacek Kurowski. Grunwald 3, LKS Rogowo 2. Mamy już pierwsze w tym spotkaniu trafienie po krótkim rogu. Grunwald przy drugiej takiej szansie wykorzystał stały fragment gry i znów objął prowadzenie. Jeszcze próbują zawodnicy z Rogowa i niewiele brakowało, a ta piłka dotarłaby tam do czającego się gdzieś cały czas w półkolu strzałowym Michała Smuga. Niedokładnie teraz Poltaszewski, tyle że jego błąd wyjaśnia Michał Jacek Kurowski. To on naprawił błąd kapitana Grunwaldu. Teraz obecny i pod jednym, i pod drugim półkolem strzałowym jest Jacek Kurowski. Niebezpieczne zagranie ekipy z Rogowa. Rzut wolny dla Grunwaldu. Już ruszają Poznaniacy. Mateusz Poltaszewski środkiem próbuje przyspieszyć. Mateusz Poltaszewski utrzymał się wciąż przy piłce. Dobrze zagrał do Mikołaja Głowackiego. Ten jednak powstrzymany przy próbie wejścia w półkole strzałowe. Jeszcze przy piłce Grunwald. Poltaszewski. Niedokładnie, teraz Poltaszewski, ale jest jeszcze Grunwald przy piłce. Miał jakieś uwagi co do tej interwencji defensorów Michał Lange, ale sędziowie nie reagują. Bratkowski świetnie zagrał do Krokosza. Krokosz wycofuje się z półkola strzałowego. Bratkowski do tyłu, tu jest Kozłowski. Bratkowski działa. Szukał tam Lange, ale nie znalazł. Tym razem prawą stroną próbują zawodnicy Grunwaldu. Był tam Wojciechowski, ale teraz dobrze, agresywnie i mocno w defensywie przez ten moment zespół z Rogowa nie dopuszcza, aby Grunwald gdzieś tam wszedł z piłką w półkole strzałowe. Działa.
Niedokładnie do tyłu. No i zobaczymy, czy uda się skonstruować jakiś ciekawy kontratak. Tyle, że to zagranie Popiołka. Jeszcze no, szansa prawą stroną zespół z Rogowa. Piłka jednak już poza boiskiem. No i rozpoczyna Grunwald. Jest Poltaszewski. Głowacki już rusza do przodu, dostał piłkę od Poltaszewskiego, Głowacki, ale poradził sobie tylko z jednym obrońcą, drugi już okazał się od niego lepszy. Popiołek. Szybka strata, jest niezadowolenie, słyszeliśmy, że Mirosław Popiołek krzyknął coś tam, kurczę, czy coś takiego. Wiemy, że był niezadowolony ze swojej akcji ofensywnej, bo rzeczywiście zmarnował szansę na kontratak dla ekipy z Rogowa, a to są już przecież ostatnie sekundy drugiej kwarty. Bratkowski. Popiołek jeszcze tam interweniuje w półkolu strzałowym. Robi to jednak nieprzepisowo, a to oznacza, że jeszcze w ostatniej minucie pierwszej części spotkania Grunwald będzie miał okazję na to, aby podwyższyć prowadzenie po kolejnym krótkim rogu. Właśnie za pomocą tego stałego fragmentu gry wojskowi wyszli na prowadzenie, gdy celnym strzałem popisał się Kurowski. Wiemy, że to jest inauguracja, na pewno na treningach niektóre rzeczy były przećwiczone, no ale to jest zupełnie z innego treninga, a warunki meczowe widzieliśmy już za pierwszym razem po krótkim rogu. Uderzał Bratkowski, za drugim Kurowski. No zobaczymy, pewnie szukają wciąż z tych najlepszych rozwiązań na ten stały fragment gry podopieczni Jerzego Wybieralskiego. Zobaczymy, na co zdecydują się tym razem. Jest tam blisko gdzieś Bratkowski, jest też oczywiście Kurowski. Nie wykluczyć wciąż nie można Kozłowskiego. Myślę, że ktoś z tej trójki będzie tutaj próbował pokonać bramkarza. No i właśnie, padło na Kozłowskiego, ale dobra interwencja Nowickiego, a nawet gdzieś tam chyba trafiony w laskę kolega z zespołu. Piłka opuszcza plac gry. I ten oto sposób pierwsza połowa właściwie dobiega końca. Już są ostatnie sekundy. Zobaczymy, czy zdążą zawodnicy z Rogowa przeprowadzić ostatni atak. Nie, teraz słyszymy gwizdek arbitrów, a to oznacza, że po 30 minutach spotkania rozgrywanego na stadionie imienia Henryka Szelaska przy ulicy Promienistej Grunwald prowadzi z LKS-em Rogowo 3-2. I rozpoczyna się druga część pierwszej kolejki Hokej Superligi, druga część meczu Grunwald Poznań LKS Rogowo. Po pierwszych 30 minutach wojskowi prowadzą 3-2. Te pierwsze 30 minut zdecydowanie pod dyktando podopiecznych trenera Wybieralskiego, ale wynik wciąż na styku, wciąż taki, który nie odbiera jeszcze nadziei gościom z Rogowa na to, aby wywieźć stąd chociaż jeden punkt. Albo może nawet pełną pulę. Dlaczego nie? Wciąż przecież przed nami mnóstwo czasu. Hutek, prawa strona boiska. Hutek, dogranie dość dokładne do Mikuły. Mikuła, ależ dużo spokoju w tej sytuacji zachował Artur Mikuła. Bardzo piękny gol doświadczonego napastnika Grunwaldu. Dobrze obsłużony przez Hutka, wytrzymał napór obrońcy i w 31 minucie Grunwald prowadzi z Rogowem już 4-2. Długo obronili się dzielnie, nie dopuszczali do tego, aby przegrywać więcej niż jedną bramką laskarze z Rogowa. No ale początek drugiej połowy rozpoczęło się to w najgorszy możliwy dla nich sposób. Zobaczymy, w jaki sposób odpowiedzą. Próbował coś zainicjować Popiołek, skończyło się stratą. Faulowany teraz Kasprzyk, jest szansa na kolejną akcję ofensywną zespołu z Rogowa. Wielu ich w tym meczu nie było jak do tej pory. No i też nie tym razem. Świetne podanie do Gumnego. Gumny lewą stroną. Gumny, ale dobrze powstrzymany teraz przez dwójkę zawodników z Rogowa. Późny gwizdek arbitrów, ale jednak oznaczający to, że Gumny do końca czysto powstrzymywany nie był. Rozpoczyna Grunwald.
Rzutem wolnym Poltaszewski, Mateusz, kapitan zespołu. Na prawą stronę do Chutka. Michał Poltaszewski. Gumny, powstrzymany przez Kasprzyka. Ale nieprawidłowo, ale nie w półkolu strzałowym, poza, a więc wciąż przy piłce Grunwald. Teraz była szansa, świetna interwencja Średzińskiego, który w ostatniej chwili wyjaśnił sytuację. Kurowski. Bratkowski. Chutek. Kluczyński. Bratkowski w półkole strzałowe. Tam jest Hulbuj, no i będzie kolejny krótki róg dla Grunwaldu. 34 minuta spotkania. Trzech różnych wykonawców miał Grunwald w dzisiejszym starciu po zagraniach krótkiego rogu. Najpierw Bratkowski, potem Kurowski, w końcu Kozłowski. Najskuteczniejszy z nich okazał się Kurowski. To on strzelił trzeciego gola, wyprowadził Grunwald na prowadzenie, które teraz zostało podwyższone na początku drugiej połowy przez Mikułę. Zobaczymy, kto tym razem. Bratkowski zablokowany, jeszcze poprawka, jeszcze tam gdzieś blisko był i Hulbuj, i Mikuła, ale piłka obok bramki, zaczyna rogowo. No i od razu tradycyjnie Grunwald podchodzi wyżej, Mikuła, Gumny, Hulbuj, wspieranie jeszcze przez Kurowskiego, tutaj w czwórkę wysoko. Również Bratkowski i Krokosz na połowie zespołu z Rogowa. No i to zagranie Neugebauera niedokładne. Nie mogą sobie poradzić cały czas z tym wysokim pressingiem stosowanym przez podopiecznych trenera Jerzego Wybieralskiego. Kozłowski. Chutek. Dobrze, Michał Poltaszewski, zablokowane jednak to podanie Poltaszewskiego przez Pilaczyńskiego i wychodzą z kontratakiem zawodnicy z Rogowa, ale zagapił się Popiołek. Wciąż jednak przy piłce zawodnicy gości, ale teraz strata Antkowiaka i już ruszał lewą stroną Hulbu i jego zdaniem był faulowany, ale sędziowie nie reagują. Rzut za linii bocznej wznawiać będzie zespół z Rogowa. A nie, jednak był tam faul zawodnika Grunwaldu od rzutu wolnego. Zaczynali Rogowianie, nie ma tu większego znaczenia, bo skończyło się to stratą prostą i kolejną akcją ofensywną Grunwaldu. Michał Poltaszewski, prawa strona boiska, Poltaszewski jest już w półkolu strzałowym. Poltaszewski, wycofanie, uderzenie Gumnego. I zdaniem sędziego będzie krótki róg, bo to faulowany był jeden z napastników Grunwaldu. Nie protestują teraz zawodnicy z Rogowa, sygnalizując, że było dokładnie na odwrót. Dzisiaj już mieliśmy jedną zmianę decyzji dwójki sędziowskiej po konsultacji. Tym razem jednak ta sytuacja nie będzie miała miejsca. Pewny swojej decyzji arbiter i krótki róg numer 5 dla Grunwaldu w tym meczu. 36 minuta spotkania dokładnie zaczyna Mateusz Hulbuj, będzie wznawiał za linii końcowej. Dwie szanse dostał Bratkowski, jedną Kozłowski, jedną Kurowski. Gdyby szło po kolei, no to teraz skończyłby Kurowski. Zobaczymy, czy tak właśnie będzie. Hulbuj. Nie, jednak teraz Kozłowski, a więc znów szansa dla Kozłowskiego. Ale znów niewykorzystana piłka obok bramki. Krokosz. Faulowany Artur Neugebauer. Rzut wolny dla Rogowa. Chciał szybko rozpocząć Artur Neugebauer, ale zobaczył, że tam przecież z przodu jeszcze nie ma żadnego z jego kolegów. Wstrzymał się, rozpoczęli w inny sposób zawodnicy z Rogowa. No i są teraz na połowie Grunwaldu, a właściwie byli, bo świetna interwencja Kluczyńskiego. Michał Poltaszewski, krzyczą, żeby piłką grał Poltaszewski, a ten tymczasem podciągnął i dopiero zagrywał w kierunku Hulbuja. Świetnie zaprezentował się w tej akcji Artur Neugebauer. No ale proszę, Krokosz szybko odzyskuje piłkę, świetnie Mikuła,
Michał Poltaszewski, Hulbuj, ale jednak pomógł sobie nogą w tej akcji ofensywnej napastnik Grunwaldu. Coraz większa przewaga zespołu wojskowych, no ale to nie dziwi, oni grają naprawdę pełną kadrą, mogą robić zmiany, a w zespole z Rogowa tylko jeden zawodnik oprócz tych, którzy są obecnie na boisku, a więc ten zakres zmian trenera Juskowiaka zdecydowanie bardziej ograniczony. No i myślę, że to z każdą minutą tego spotkania może być coraz bardziej widoczne. Kasprzyk. Do prawej strony, tam jest Szymon Chyla. No ale strata. Głośne chodźcie od Bartosza Nowickiego, który wzywa swoich kolegów do powrotu, ale tak jak mówiłem przed chwilą, te powroty z każdą kolejną sekundą będą stawały się coraz trudniejsze. A Grunwald nie zamierza poprzestawać na tych czterech golach. Proszę zobaczyć, jak rozgrywają w półkolu strzałowym zawodnicy Grunwaldu. Jak to się skończy? Skończy się to zagraniem nogą napastnika Grunwaldu i piłką dla Rogowa. Ale to zamieszanie w półkolu strzałowym ekipy z Rogowa obserwujemy właściwie raz za razem. Nie ma większych problemów Grunwald z tym, aby się przedostać w miejsce, z którego można już szukać prób zaskoczenia Bartosza Nowickiego. Dobry występ obrońców tytułu zespołu Grunwaldu Poznań. Ten wysoki pressing naprawdę może się podobać. Widać, że przynosi skutek. Kompletnie nie radzą sobie z tym laskarze z Rogowa. Mają olbrzymie problemy z budowaniem akcji ofensywnych, a teraz jeszcze strata Neugebauera, który uważa, że był faulowany. Kasprzyk z kolei zagrywa nogą. Nie był już w stanie zmieścić tam laski pomiędzy swoją nogę a zmierzającą ku niej piłkę. Trafiony w nogę Kasprzyk. Krótki róg dla Grunwaldu. Krótki róg numer 3 w tej kwarcie i numer 6 w tym meczu. Jak do tej pory dwukrotnie finalizowali tę akcję Bratkowski i Kozłowski bez powodzenia. Raz Kurowski i to przyniosło bramkę wojskowym. Teraz widzimy, że jest tam ustawiony Bratkowski. Jest też Kurowski, no zobaczymy. A zagrywa tradycyjnie za linii końcowej, bądź to Hulbuj, bądź to Hutek, tym razem padło na Hutka. Kurowski, no proszę popatrzeć. A więc każdy z nich miał po dwie próby, Bratkowski, Kozłowski i Kurowski. A Kurowski jako jedyny dwukrotnie znalazł drogę do bramki. 5-2 prowadzi Grunwald z LKS-em Rogowo. Kolejne trafienie w tym spotkaniu Jacka Kurowskiego. Nowy nabytek Grunwaldu świetnie wita się z nowym zespołem. Drugi raz efektownie pakując piłkę do bramki po krótkim rogu. Grunwald 5, Rogowo 2 i mam głębokie przeczucie, że takim wynikiem ten mecz się nie skończy. Bratkowski atakowany przez Popiołka troszkę zwolnił do Mateusza Poltaszewskiego. Kluczyński lewą stroną próbują teraz zawodnicy Grunwaldu. Kozłowski. Bratkowski. Ponownie Kozłowski. Poltaszewski. Spokojnie rozgrywają poznaniacy. Poltaszewski na prawą stronę do Hutka. Hutek. Ale to zagranie niedokładne do Głowackiego. Piłka dla zespołu z Rogowa. Nieco ponad 5 minut do zakończenia trzeciej kwarty tego spotkania. Średziński, no ale proszę zobaczyć, nie jest w stanie przodem do bramki rywala gdzieś tam się na dłużej utrzymać przy piłce. No teraz zdobył trochę metrów, tyle że wciąż jest w niełatwej sytuacji Średziński. Piłka z boku dla Rogowa, to i tak sporo. Kasprzyk. Neugebauer.
na prawą stronę. Tamtędy teraz próbuje się przedrzeć Szymon Chyla. Chyla sam indywidualnie, no pokazał jedną efektowną akcję indywidualną, teraz powstrzymywany nieprawidłowo. Faul zawodników Grunwaldu, piłka dla ekipy z Rogowa. Chyla do tyłu do Neugebauera. Kasprzyk. Znów Chyla. Świetnie ustawiony Kluczyński, przecina te podanie i szansa na kontratak dla Grunwaldu. Atakują czwórką zawodników wojskowi. Krokosz do zagranie dobre do Michała Lange. Mógł je spokojnie opanować napastnik Grunwaldu, ale troszkę się zagubił. Zwieszona głowa, nie jest zadowolony ze swojej akcji ofensywnej. No i ma rację, rzeczywiście mógł z tej akcji wycisnąć zdecydowanie więcej Michał Lange. Teraz taki fragment meczu, w którym Grunwald przeszedł do średniego pressingu, no ale nawet to jest przeszkodą prawie, że nie do ominięcia dla zespołu z Rogowa. Fatalny błąd Kasprzyka i proszę zobaczyć, jaka szybka akcja Grunwaldu. Poltaszewski gdzieś tam zagrał w kierunku Mikuły. Mikuła jednak czysto powstrzymywany w półkolu strzałowym przez Neugebauera. A Grunwald bardziej rotuje tym pressingiem teraz już przy tym prowadzeniu 5-2. Czasami wysoki tak jak teraz, czasami średni jak kilkadziesiąt sekund wcześniej, ale widzimy, że nie ma to znaczenia, czy będzie wysoko, czy średnio i tak zespół z Rogowa ma z tym olbrzymie problemy i nie brakuje prostych błędów, które właśnie nakręcają kolejne kontrataki ekipy wojskowych. Artur Neugebauer. Świetnie w defensywie kapitan Grunwaldu Mateusz Poltaszewski, a proszę zobaczyć jeszcze jak rozpoczął tę akcję ofensywną. Świetne zagranie w kierunku Gumnego, Gumny opanuje tę piłkę. Na pewno zanim ta opuści boisko, Gumny wpada w półkole strzałowe, ale czysto powstrzymany tym razem Mikołaj Gumny. A jednak nieczysto, jednak zdaniem sędziów był tam faulowany Mikołaj Gumny, a to oznacza, że znów będziemy mieli krótki róg dla Grunwaldu, chociaż początkowo wydawało się, że to zakończy się tylko i wyłącznie piłką z rzutu wolnego dla Grunwaldu, ale nie, jednak kończy się to kolejnym krótkim rogiem. Kto tym razem? Ponownie Bratkowski, ponownie Kozłowski. Wznawia na pewno Hulbuj. 43. minuta spotkania. Ale to źle zagrał teraz Hulbuj. Jeszcze jednak szansa dla zespołu Grunwaldu. Jest Poltaszewski znów w półkolu strzałowym. Strzały Mikuły, broni Nowicki, a poprawka Bratkowskiego niecelna. Wciąż Grunwald prowadzi 5-2. Mogło być wyżej, ale dobrze, czujnie Nowicki obronił strzał Mikuły. No i potem miał jeszcze szczęście, że ta petarda Bratkowskiego minęła bramkę LKS-u. No i Gebauer. Kasprzyk. Jest Średziński na lewej stronie, ale Kasprzyk na siłę trochę chyba chciał grać teraz przez środek. Popiołek miał bardzo ciężką sytuację. Nie zdołał utrzymać piłki. Gdybyśmy mieli tutaj statystyki posiadania, no to nie wiem, czy Rogowo przekroczyłoby 20%. Właściwie niemalże bez przerwy przy piłce jest Grunwald. No ale teraz proszę, błąd Bratkowskiego. Nawet takiego prezentu nie potrafili w tej sytuacji wykorzystać goście, chociaż już tam świetnie uciekał Popiołek i czekał tylko na taką piłkę zagraną mu, by mógł wejść w półkole strzałowe. Niestety dla niego i dla kibiców Rogowa nie doczekał się. Gumny. Michał Poltaszewski. Mateusz Poltaszewski. Kluczyński.
Mateusz Poltaszewski. Działa. Mikuła, indywidualnie Mikuła. Nie wszystko tam poszło tak, jakby chciał, ale wciąż przy piłce Grunwald. Działa. Do Bratkowskiego ostatnie 20 sekund tej kwarty. Już chyba żadna z drużyn nie zdąży stworzyć zagrożenia pod bramką rywala. I te 45 minut tego spotkania zakończy się trzybramkowym prowadzeniem Grunwaldu. Chociaż zobaczymy jeszcze ostatnie sekundy dla Rogowian. Już nie słyszymy gwizdek. Koniec trzeciej kwarty na 15 minut przed końcem meczu. Grunwald prowadzi z LKS-em Rogowo 5-2. I rozpoczynamy ostatni kwadrans pierwszej kolejki Hokej Superligi Grunwald Poznań LKS Rogowo. Inauguracja sezonu 2020-2021. 5-2 po 45 minutach prowadzi zespół wojskowych. No i jest to prowadzenie, nie da się ukryć, jak najbardziej zasłużone. Dominują mistrzowie Polski, potwierdzają swoje też wysokie aspiracje, jakie mają przed tym sezonem, a więc obrona mistrzowskiego tytułu. Ciekawą grę też podopiecznych Wybieralskiego. Mogliśmy się oglądać bardzo taką ofensywną, agresywną, wysoko podchodzili do rywala. No i przez to właściwie niemalże bez przerwy są w posiadaniu piłki. Michał Poltaszewski indywidualnie trafia w nogę Bauera. Piłka dla Grunwaldu. Znowu Hutek. Kozłowski. Bratkowski. Proszę zobaczyć indywidualna akcja Kurowskiego. Kurowski kapitalnie to wyłożył. Właściwie jak na srebrnej tacy, a Michał Lange z bliska dopełnia formalności. 47 minuta spotkania i Grunwald prowadzi z LKS-em Rogowo już 6-2. Znakomita indywidualna akcja Jacka Kurowskiego, który do dwóch efektownych trafień po krótkich rogach dokłada jeszcze asystę do trafienia Michała Lange. Grunwald prowadzi dzięki temu 6-2, a Jacek Kurowski notuje fantastyczny debiut w ekipie wojskowych. Coraz mniej sił, widać to, że ta energia
właściwie uchodzi z zespołu z Rogowa. Nie mają takich możliwości zmian jak Grunwald w dzisiejszym starciu. No i to w tych końcowych fragmentach spotkania będzie się na pewno na nich odbijało. Głowacki tymczasem jeszcze dobrze ustawiony. Szymon Chyla nie pozwala, aby któryś z napastników Grunwaldu doszedł do piłki, tyle że Chyla nie zdołał się też zmieścić w boisku. Piłka opuściła plac gry i Grunwald znów przy piłce. Kozłowski. Hutek. Wojciechowski. Kozłowski. Kozłowski teraz, Kurowski powstrzymywany przez Chylę w półkolu strzałowym, powstrzymywany nieprawidłowo i w 48 minucie mamy kolejny krótki róg dla Grunwaldu. To już ósmy krótki róg w tym meczu. Pierwszy w tej kwarcie. Hutek. Teraz on zagrywa za linii końcowej. Strzela Bratkowski. Broni bramkarz, ale dobitka z bliska. Mateusz Hulbuj chyba tam był najlepiej ustawiony w tej sytuacji. Nie, to Michał Poltaszewski i on wpisuje się na listę strzelców. Siódmy gol dla Grunwaldu Poznań. Numer 29. Grunwald 7, Rogowo 2. No, widać się po twarzach, po ruchach ekipy z Rogowa, że no już tak naprawdę nie mają nadziei. Oni by chcieli, żeby to spotkanie się jak najprędzej skończyło, żeby tu jakieś nie było może dwucyfrówki, jeszcze większego zwycięstwa Grunwaldu, no bo już oni naprawdę dali z siebie niemalże w tym spotkaniu wszystko i tych sił po prostu już powoli brakuje. A tymczasem Grunwald nie zamierza się zadowolić siedmioma bramkami. Wyszedł jednak poza linię końcową, szarżujący w półkolu strzałowym Głowacki. Artur Neugebauer. Spokojnie do Kasprzyka. Kasprzyk w kierunku Popiołka, ale tam dobrze ustawiony Hutek przejmuje piłkę. No i proszę, spokój do Bratkowskiego. Mateusz Poltaszewski. Dostał informację, dużo ludzi od partnerów zespołu. Wycofał się, zagrał do tyłu, do Hutka, uspokoił. Nie chcą pchać na siłę swoich ataków laskarzy Grunwaldu. Ta gra jest naprawdę poukładana. Działa. Zablokowane to dośrodkowanie Artura Działy. Rozpoczyna Grunwald od rzutu wolnego. Kluczyński do Poltaszewskiego. Bratkowski. Na prawej stronie nieobstawiony Hutek. Próba jeszcze teraz odegrania gumnego od razu w kierunku do Mikuły, ale przeczytali to defensorzy z Rogowa. No i tym razem uniknęli straty bramki. Nie ma możliwości zmian. Jerzy Juskowiak to na pewno olbrzymie utrudnienie w prowadzeniu tego spotkania dla szkoleniowca gości. Co innego Jerzy Wybieralski, szkoleniowiec Grunwaldu, który raz po raz wymienia trzech zawodników. No i rotuje tym składem, pozwalając tym samym zachować świeżość swoim podopiecznym. Bratkowski. Próbował tam znaleźć Mikułę
I jeszcze będziemy mieli krótki ruch, bo sędziowie uznali, że po tym trąceniu piłki laską przez Średzińskiego mieliśmy dość niebezpieczną sytuację na boisku. Oczywiście niewiele brakowało, a Mikuła tą piłką zostałby trafiony, no a to oznacza kolejny krótki ruch dla Grunwaldu. 52. minuta spotkania. Hulbuj jest za linii końcowej. Jest teraz precyzyjne uderzenie Mikołaja Gumnego. Jest ósmy gol dla Grunwaldu Poznań. No, mają mnóstwo możliwości przećwiczenia tych krótkich rogów zawodnicy Grunwaldu. No i są coraz skuteczniejsi. To drugi gol, pierwszy gol w tym meczu Mikołaja Gumnego. Drugi gol po krótkim rogu w czwartej kwarcie meczu dla Grunwaldu. Grunwald 8, LKS Rogowo 2. No i proszę zobaczyć, tu jest właściwie strata za stratą w zespole z Rogowa. Bratkowski do Poltaszewskiego, przerzut Poltaszewskiego do Hutka, niepotrzebnie wtrącił się w tę akcję Artur Mikuła. Hutek na pewno by tę piłkę opanował, a tak strata Grunwaldu. Miał też pretensję Mikuła do swojego kolegi, że nie krzyknął, zostaw albo coś, żeby się nie wtrącał w tor lotu piłki. Strata Popiołka, szansa Grunwaldu. No i proszę, to zagranie w kierunku Mikuły, który miał tylko tam dostawić odpowiednio laskę. Tym razem się nie udało. Ależ mnóstwo pracy ma Bartosz Nowicki. Grunwald, no ciężko powiedzieć, że raz za razem gości w półkolu strzałowym. Można powiedzieć nawet, że zespół wojskowych jest tam już rezydentem, bo bez przerwy właściwie musi być czujny Bartosz Nowicki. Indywidualnie Mikołaj Gumny, tym razem jednak strata. Pięćdziesiąta czwarta minuta spotkania. 8-2 Grunwald prowadzi, ale tak naprawdę od tej czwartej bramki, która padła tuż po rozpoczęciu drugiej połowy, kwestią, która pozostaje do rozstrzygnięcia w tym meczu, są tylko rozmiary zwycięstwa Grunwaldu. Rogowo naprawdę nie ma już sił, to się przekłada też na brak akcji ofensywnych, brak akcji zaczepnych w drugiej połowie, w pierwszej jeszcze były takie możliwości, jeszcze byli momentami groźni dla defensywy Grunwaldu, w drugiej już tego brakuje, a Grunwald właściwie bezkarnie może atakować wielką, dużą ilością zawodników, tak jak teraz Mikuła już w półkolu strzałowy, Mikuła gdzieś tam ni to strzał, ni to zagranie w kierunku Gumnego zwycięską ręką z tej sytuacji wychodzi jednak golkiper Rogowa Bartosz Nowicki, Kurowski. Proszę zobaczyć, jak efektownie to wszystko teraz wygląda. Hulbuj znów broni Nowicki, ale nie może wybić piłki. Teraz chyba się ta sztuka uda Arturowi Neugebauerowi. No ale za bardzo nie oddalili zagrożenia zawodnicy z Rogowa. Mateusz Poltaszewski, Kluczyński. Na prawej stronie Hutek. Na lewej Kozłowski i teraz Kozłowski z Poltaszewskim rozgrywają piłkę. Kozłowski już podał jednak niedokładnie. Nieprzepisowo jednak powstrzymywany obrońca Grunwaldu. I wciąż wojskowi przy piłce działa. Jest Hutek. Jest Hutek. Ale do tyłu, do działy. Mateusz Poltaszewski świetnie teraz to przepuścił i na lewej stronie zrobiło się mnóstwo miejsca dla Kozłowskiego. Ten znalazł w półkolu strzałowy Mikułę. Jeszcze doszedł do piłki Gumny, ale czujnie znów Nowicki. Ostatnie 5 minut spotkania. 300 sekund jeszcze męk LKS-u Rogowo tak naprawdę, bo no nie jest to na pewno nic przyjemnego. Cały czas tylko biegać za piłką i się bronić. Nie sądzę, aby mieli jakąś wielką frajdę z tego rodzaju gry. Podopieczni Jerzego Juskowiaka. No ale takie mecze niestety czasami się zdarzają. Zwłaszcza, że naprawdę Grunwald był dzisiaj świetnie dysponowany na inaugurację. Pokazał kawałek
bardzo fajnego hokeja na trawie. No i to już nie możemy się doczekać tego meczu za tydzień, rewanżu za finał Mistrzostw Polski. Grunwald zagra z Pomorzaninem już teraz. Zapraszamy Państwa serdecznie na transmisję na żywo na naszym oczywiście kanale Hokej Superliga na YouTubie. Wszystkie informacje znajdziecie też na portalu, na Facebooku. Śledźcie uważnie Hokej Superligę. Bądźcie z nami na bieżąco. Na pewno za tydzień ten mecz Grunwaldu z Pomorzaninem zapowiada się niezwykle ekscytująco. Nie wiemy, jakiej formie Pomorzanin, bo ich starcie pojedynek ze startem Gniezno został przełożony ze względu na intensywne opady deszczu w Toruniu, a więc ta inauguracja opóźni się laskarzom obu tych drużyn. Tymczasem Grunwald próbuje prawą stroną, jeszcze Hutek powstrzymywany. Poltaszewski Michał zagrywa w kierunku uciekającego prawą stroną Michała Lange, ale nie zdołał przejąć piłki Lange. Zdołał teraz na go grać Średzińskiego. Jeszcze piłka w półkolu strzałowym. Jak to się wszystko zakończy? Już jest poza półkolem strzałowym. Już nieprzepisowo interweniował Nowacki. Teraz jeszcze wykłóca się z arbitrem, który uważa, że stał za blisko podczas wznawiania gry przez zespół z Rogowa. Głowacki mówi, że wydaje mu się, że wszystko było zgodnie z przepisami. Arbiter jednak jest nieprzejednany i jego decyzja jest ostateczna. Piłka dla Rogowa. Jeszcze raz z rzutu wolnego zaczynali zawodnicy LKS-u. Krokosz. Krokosz uruchamia Głowackiego. Głowacki już w środku jest. Lange. Głowacki zatrzymany przez Artura Neugebauera. No ale teraz niezbyt dobre wyjaśnienie tej sytuacji. Nie ma szans dojść do piłki Łukasz Pilaczyński. Lepiej ustawiony Kozłowski. Jest teraz Marcin Wojciechowski. Kozłowski. Niedokładnie. Za mocno do Michała Poltaszewskiego. I od własnego półkola rozpoczynają zawodnicy LKS-u. Próbował teraz tam Neugebauer znaleźć Popiołka, ale Mirosław Popiołek, strzelec pierwszej bramki dla LKS-u, pierwszej bramki też w tym meczu, nie zorientował się teraz w tych zamiarach. Nie zdążył po prostu przyjąć się odpowiedniej pozycji do przyjęcia piłki, no i dlatego ta do niego nie trafiła. Hutek spokojnie teraz z Bratkowskim, ale Bratkowski natychmiast przyspiesza podaniem do Mateusza Poltaszewskiego. Ten kapitalnie do Langego. Lange jeszcze wykłada piłkę, a z bliska formalności dopełnia. Chyba jest to Jacek Kurowski, ale zaraz jeszcze się upewnimy, bądź Marcin Wojciechowski. Jeden z nich wpisał się na listę strzelców w tym spotkaniu po raz 9. Grunwald pakuje piłkę w bramce LKS-u Rogowo. Gola strzela Marcin Wojciechowski. A więc Grunwald prowadzi z LKS-em Rogowo 9-2. Marcin Wojciechowski, Jacek Kurowski, Michał Lange, wszyscy z bramkami, wszyscy to nowi zawodnicy w ekipie Grunwaldu, a więc mnóstwo powodów do zadowolenia będzie miał po tym meczu Jerzy Wybieralski. Efektowne zwycięstwo to raz, naprawdę przyjemna dla oka gra w hokeja, to dwa gole z nowych zawodników, to trzy. No i to wszystko przed starciem na szczycie pojedynku mistrza z wicemistrzem Polski Grunwald Pomorzanin już za tydzień na żywo na kanale Hokej Superligi na YouTubie. Zapraszamy serdecznie, będzie na pewno bardzo, bardzo ciekawie. Rewanż przecież za mecz sprzed dwóch miesięcy, wtedy grano tę fazę finałową Mistrzostw Polski Hokej Superligi w sezonie 2019-2020. A teraz, dwa miesiące później, już zainaugurowaliśmy sezon 2020-2021. No i niezwykle efektownie zaczyna Mistrz Polski od wysokiego zwycięstwa na własnym boisku z LKS-em Rogowo. Jest 9-2, ale jeszcze kilkadziesiąt sekund pozostało do zakończenia tego spotkania, no ale myślę, że to niecelne podanie mogło być jego ostatnim, bądź jednym z ostatnich akcentów. Sędziowie już gdzieś tam zerkają na swoje zegarki, a my słyszymy ostatni gwizdek spotkania w pierwszej kolejce sezonu Hokej Superligi, sezon 2020-2021. Grunwald Poznań wygrywa z LKS-em Rogowo 9-2, a już za tydzień podejmie Pomorzanie na Toruń na żywo na kanale YouTube'owym Hokej Superligi. Zapraszamy serdecznie.